piątek, 1 czerwca, rozpoczęły się w Cieszynie pierwsze otwarte Mistrzostwa Polski w pierwszej pomocy. Wydarzenie to spotkało się z dużym zainteresowaniem. Naszym celem jako organizacji, jako Stowarzyszenie Janici Dzieło Pomocy było stworzenie możliwości, której my sami szukaliśmy, czyli takiego miejsca, takiej przestrzeni do rywalizacji w zakresie pierwszej pomocy, gdzie mógłby startować każdy, stąd też ten ważny aspekt tej nazwy, czyli to, że te mistrzostwa są otwarte, dlatego że każdy, drużyny strażackie, drużyny szkolne, drużyny ratownicze, wszyscy mogą wziąć udział pod jednym tylko warunkiem, że chcą. Niezależnie skąd są, bo mamy drużyny z całej Polski, mamy drużyny z Cieszyna, każdy, kto tylko miał ochotę, może wziąć udział. No właśnie, i jest to zainteresowanie? Zainteresowanie jest ogromne, bo niektóre zgłoszenia przekroczyły nawet najśmielsze oczekiwania, bo jeśli część drużyn musi na swój koszt przyjechać tutaj i płacą za ten przejazd i przyjeżdżają chociażby z województwa pomorskiego, czy z Lubelszczyzny, bo są też takie drużyny, mamy dwie drużyny z samego Lublina, trzy drużyny z Warszawy, to znaczy, że faktycznie to zainteresowanie tymi mistrzostwami było i cieszymy się, że udało nam się do Cieszyna faktycznie tak dużą grupę ludzi sprowadzić. To ile tych drużyn tak mniej więcej? Drużyn mamy kilkadziesiąt w różnych kategoriach. Najwięcej mam w kategorii kwalifikowanej pierwszej pomocy, to jest 13 drużyn. To są drużyny GOPR-u, drużyny woprowskie, drużyny strażackie. W tym taka nasza niewielka perełka, choć może wielka, Państwowa Straż Pożarna z Cieszyna, czyli tak naprawdę gospodarze tych mistrzostw, bo razem z nami organizują cały ich przebieg. Jak te mistrzostwa będą wyglądać? Wiem, że różne akcje w różnych miejscach. No właśnie, tak jak widać za moimi plecami, mamy przygotowane zadania na terenie całego Cieszyna, na Wzgórzu Zamkowym, tutaj na dworcu, tak naprawdę przez oba dni. Drużyny, które przyjechały do Cieszyna z różnych stron Polski, podkreślały, jak ważne są tego typu akcje. Dlaczego się zdecydowaliście wziąć udział? Rozwijać swoje pasje, zainteresowania. Jak oceniacie te mistrzostwa? Dobrze, że są organizowane? Bardzo dobrze, bo ponieważ każdy powinien takie rzeczy umieć, to są podstawy. Każdego to może z nas spotkać. Rozumiem, że gdzieś tam na co dzień działacie, tak? Pierwszej pomocy. Jesteście wolontariuszami, czy jak to wygląda? Tak jest, staramy się na co dzień mieć obycie z tym po prostu i trenować cały czas. Jak wam teraz poszła ta akcja? Nie najgorzej, chociaż są błędy, które trzeba poprawić. Co byście poprawili? Co tam poszło nie tak? Wezwanie pomocy trochę za późno, a tak to poza tym w porządku. Pomocą głównie na cieszyńskim rynku służyli również wolontariusze. Dlaczego się zgłosiłaś tutaj do tej akcji, żeby zostać wolontariuszką? Jest to zawsze jakieś nowe doświadczenie, można się czegoś nauczyć. A przede wszystkim fajna zabawa i też można poznać wiele nowych osób z wolontariatu i nie tylko. Nauka udzielania pierwszej pomocy przyciągała nie tylko dzieci, ale również dorosłych. Jak tej pomocy prawidłowo udzielić? Jak wykonać tą resuscytację? Resuscytację wykonujemy przede wszystkim, jeżeli mamy osobę poszkodowaną, musimy zadbać o własne bezpieczeństwo, bo jeżeli będzie niebezpiecznie i nam się coś stanie, to mamy nagle dwie osoby poszkodowane, a takiej sytuacji chcemy uniknąć. Więc zawsze sprawdzamy dookoła, czy jest bezpiecznie, czy nic nam na głowę nie spadnie, czy na przykład jeżeli leży człowiek, koło niego jest jego pies, to też musimy zadbać o własne bezpieczeństwo, bo nie wiemy, jak ten pies się zachowa w stosunku do nas, jeżeli podejdziemy i potrząśniemy, halo, czy pan mnie słyszy, czy ten pies nas nagle nie ugryzie, tak? Więc to jest bardzo ważne. Jeżeli mamy zachowane własne bezpieczeństwo, to my preferujemy podejście w ten sposób, halo, czy mnie słyszysz, żeby w razie czego nogą się zasłonić. Jeżeli sprawdzamy, halo, czy mnie pan słyszy, jak nie słyszy, to musimy sprawdzić, czy oddycha. Żeby sprawdzić, czy oddycha, musimy wykonać manewr czoło-żuchwa, czyli dajemy jedną rękę na czoło poszkodowanego, dwa palce na żuchwę, odchylamy głowę do tyłu i przez 10 sekund słuchamy, czy oddycha, czujemy na policzku, czy oddycha i patrzymy na klatkę piersiową, czy ona nam się unosi. Więc sprawdzamy przez 10 sekund. W ciągu 10 sekund ja nie wysłyszałam żadnego oddechu. Nie poczułam na policzku, ani nie zobaczyłam, że klatka nam się podnosi. To co wtedy robimy? Potrzebujemy na pewno pomocy. Jeżeli my jesteśmy sami, to ktoś nam musi pomóc. Jeżeli jest ktoś z zewnątrz, to prosimy na przykład kogoś, żeby pan w czarnej koszulce mi pomoże. Pan do mnie podchodzi, ja mu na przykład mówię, żeby zadzwonił na pogotowie i powiedział, że znajdujemy się na rynku w Cieszynie, mamy jedną osobę poszkodowaną, która jest nieprzytomna i nie oddycha. Wtedy ja sobie mogę spokojnie przystąpić do resuscytacji, a pan mi ogarnie całą resztę. Gorzej jest, jeżeli jesteśmy sami. Jeżeli jesteśmy sami i nie przystąpimy do resuscytacji, to ten człowiek na pewno umrze. W takim wypadku ja preferuję wezwania pomocy pod 39 bądź numer 112 i włączenie sobie na przykład trybu głośno mówiącego, a
tu już uciskanie, tak? Bo to nikomu nie przeszkadza. I taką resuscytację wykonujemy poprzez 30 uciśnięć klatki piersiowej na środku klatki, tak? Więc mamy klatkę piersiową, wyznaczamy sobie środek, dajemy rękę, dokładamy do tego dwa palce i 30 razy na głębokość 5-6 cm uciskamy taką klatkę. Jak już uciśniemy 30 razy klatkę, to wykonujemy dwa wdechy ratownicze. I wdechy wykonujemy podobnie jak przy sprawdzaniu oddechów. Dajemy sobie rękę na czoło, dwa palce na żuchwę, odchylamy głowę do tyłu, blokujemy skrzydełka nosa, żeby nam powietrze nie uciekało i wykonujemy dwa wdechy. Jeden. I drugi. Jak wykonamy te dwa wdechy, to przystępujemy do znowu do uciskania klatki piersiowej 30 razy. I tak cały czas, aż do przybycia służb ratunkowych, albo jeżeli nas ktoś zmieni, jeżeli zrobi się nam nagle niebezpiecznie, bo zobaczymy, że coś dookoła się dzieje i jest niebezpiecznie, to możemy odstąpić. Bądź też, jeżeli poszkodowany na przykład zacznie nam reagować, to też odchodzimy od tego. I ewentualnie jeszcze nas ktoś może zmienić. Może poprosić na przykład, jeżeli mamy więcej ludzi, jest tłum, poprosić, proszę pani, może mnie pani teraz zmienić? Pani na przykład przejmie na chwilę, my odpoczniemy w tym czasie i możemy później znowu działać. Bo proszę mi wierzyć, to jest naprawdę męczące, jeżeli ktoś by miał tak cały czas, albo później może się okazać nieefektywne uciskanie. Ale jeżeli komuś w ten sposób uratujemy życie, no to mamy nagrodę. Tak, jak najbardziej. To chyba jest największa nagroda za wysiłek, za pracę, że ktoś dzięki nam żyje, komuś uratowaliśmy życie. To zawsze wywołuje uśmiech na twarzy. Czyli takie akcje jak dzisiaj są niezwykle cenne, niezwykle ważne. Tak, uważam, są bardzo, bardzo ważne. Bardzo widzimy, jak tutaj dookoła jest duże zainteresowanie. Ludzie chcą się uczyć, a naprawdę spora część społeczeństwa nie potrafi udzielić pomocy, a to jest naprawdę dla tego człowieka najważniejsze w tym momencie. My staramy się przekazać swoją wiedzę najlepiej, jak tylko potrafimy, żeby faktycznie ludzie się nie bali przede wszystkim, bo część ludzi bardzo się boi podejść i reagować. Czy tak na przykład jak nas pytają ludzie, no dobrze, a co w wypadku, jeżeli połamię żebra? To jest w tym momencie nieważne, bo życie tego człowieka jest ważniejsze niż połamanie żeber. Więc to też odpowiadamy na takie pytania, tłumaczymy i próbujemy rozwikłać wszystkie pytania, odpowiedzieć na nie i wyjaśnić. Działania ratownicze w symulowanych zdarzeniach można obserwować na terenie Cieszyna do jutra, czyli 3 czerwca. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.